Czy jeśli nie przechodzę ketoadaptacji, jestem na diecie niskowęglowodanowej typu low carb, to mój organizm potrafi korzystać z ciał ketonowych, czy nie potrafi? Z czego on korzysta? Czy z glukozy, czy z tłuszczu? Czy ja nie przytyję na low carb, bo mój organizm nie będzie wiedział, z czego korzystać? Jeżeli tego typu pytania kiedykolwiek sobie zadawałeś, to zostań ze mną, bo w tym odcinku właśnie o tych źródłach energii na dietach niskowęglowodanowych sobie porozmawiamy, bo bardzo często tego typu pytania dostaję i jest trochę nieporozumień i takich uproszczeń, które sprawiają, że niektóre osoby po prostu czują się zagubione. Zapraszam na odcinek. My lubimy sobie rzeczy upraszczać i to jest dobre, ale czasem właśnie budzi pewne nieporozumienia. No bo mówi się, że na keto to korzystasz z ciał ketonowych jako z źródła energii, a na pozostałych dietach, na dietach z wysokowęglowodanowych korzystasz po prostu z glukozy jako źródła energii. I to jest pewne uproszczenie i żeby zrozumieć to, co się w takim razie dzieje i z czego korzystam na przykład na low carb, ale bez przejścia ketoadaptacji, no to musimy troszkę bardziej wejść w tą biochemię, ale też chcę ją uprościć, więc nawet jak Cię takie biochemiczne tematy nie interesują, to obiecuję, że to będzie najprościej przedstawione, jak tylko potrafię, bez wdawania się w szczegóły, które w tym momencie tutaj są zbędne. Zacznijmy sobie od trzech komponentów, trzech głównych źródeł kalorii i również energii dla naszego organizmu. Są to białka, tłuszcze i węglowodany. Co się dzieje, kiedy przyjmujemy do organizmu białka? Białka są w różnych procesach w naszym organizmie zamieniane na aminokwasy. Z kolei węglowodany są zamieniane na cukry proste, głównie glukozę i fruktozę, a tłuszcze są zamieniane na glicerol i kwasy tłuszczowe. I tak naprawdę Twój organizm i każdy organizm potrafi w każdym momencie korzystać z tych wszystkich źródeł. Jeżeli chodzi o białka, to one nie są preferowanym źródłem energii, bardziej są wykorzystywane chociażby w funkcjach budulcowych dla naszego organizmu, ale uwaga, w momencie kiedy mamy bardzo mało pozostałych źródeł, czyli węglowodanów i tłuszczów, to nawet białka organizm potrafi sobie w ten sposób przekształcić, żeby wykorzystywać je jako źródło energii. Natomiast no, preferowane źródło takiej energii to nie jest. Jeżeli chodzi o preferowane źródło energii, to najczęściej u większości osób jest to po prostu glukoza. Są to węglowodany, które właśnie są na tą glukozę, fruktozę zamieniane. I dlatego mówi się, no, że zazwyczaj korzystamy z glukozy, a jak się przełączasz, no to z ciał ketonowych. I właśnie tutaj omówmy sobie to uproszczenie. Nasz organizm nie korzysta tylko z ciał ketonowych, bo zobacz, że tłuszcze, które spożywamy, są zamieniane na kwasy tłuszczowe między innymi. I to z tych kwasów tłuszczowych my możemy pozyskać ciała ketonowe, ale nie jest to konieczne. I na przykład nasze mięśnie szkieletowe korzystają głównie, preferencyjnie właśnie z samych kwasów tłuszczowych. Tak zwane nieestryfikowane kwasy tłuszczowe, czyli w skrócie NEFA, to jest właśnie jedno ze źródeł energii dla naszych mięśni szkieletowych. I też tłuszcze, i to o tym się mówi, zapewniają nam takie paliwo bardziej długofalowe, są dłużej trawione w naszym organizmie, podczas gdy glukoza jest trawiona szybciej. Dlatego na przykład, jeżeli przyjmiemy sobie węglowodany i mamy bardzo intensywny wysiłek fizyczny, to czy jesteśmy na keto, czy nie jesteśmy na keto, tak naprawdę te węglowodany spalimy. Jeżeli zjemy tłuszcze, to również te tłuszcze zostaną zamienione na energię, no chyba, że nasze zapotrzebowanie energetyczne danego dnia będzie niższe niż ilość kalorii, którą spożyliśmy ze wszystkich łącznie źródeł, no to wtedy oczywiście zamienimy to w tkankę tłuszczową, bo tłuszcz jest świetnym, bardzo efektywnym sposobem na magazynowanie energii na zapas. I to ewolucyjnie nam bardzo pomogło, dzięki temu przeżyliśmy, no ale teraz niestety, w momencie kiedy my nie mamy takich pór, gdzie po prostu głodujemy i potrzebujemy te zapasy jak niedźwiedź, który zapada w sen zimowy, przechowywać, no to niestety ta tkanka tłuszczowa nieraz nam przeszkadza, bo po prostu tej energii spożywamy zazwyczaj za dużo, jeżeli tyjemy. No dobra, ale przejdźmy sobie do tych ciał ketonowych. Ciała ketonowe są produkowane w naszym organizmie w specjalnych, pod specjalnymi warunkami. Kiedy to się dzieje? Kiedy
jesteśmy wygłodzeni i osoby, które głodują, no u nich zachodzi proces ketogenezy. Kiedy po prostu pościmy, czy to dłużej, czy krócej, ale nawet po takim dłuższym, jeżeli ktoś trzyma okno żywieniowe i powiedzmy przez 14 godzin nie je, to prawdopodobnie już rano lekki poziom ciał ketonowych we krwi będzie obserwowalny. Jeżeli wprowadzamy restrykcje węglowodanów, czyli właśnie dieta ketogeniczna czy diety niskowęglowodanowe, jeżeli mamy mało węglowodanów, no to w momencie niedoboru tej glukozy jako źródła energii, niektóre nasze organy, też nie wszystkie, zaraz sobie o tym powiemy, będą korzystać właśnie z tych ciał ketonowych i wtedy w wątrobie wytwarzane są ciała ketonowe, które stają się źródłem energii. Mogą też one wytwarzać się w takich niezbyt fajnych przypadkach, jak na przykład przy alkoholizmie, u osób po prostu z tą chorobą, czy u osób z źle prowadzoną albo nieleczoną w ogóle cukrzycą, szczególnie typu pierwszego, no ale wtedy mówimy o ketonurii, bardzo wysokim poziomie ciał ketonowych i stanie chorobowym, wręcz prowadzącym do śmierci. Nie dzieje się to w takich normalnych przypadkach, kiedy po prostu chociażby przechodzimy ketoadaptację. Ale również sportowcy właśnie przy dużym wysiłku fizycznym wchodzą w stan ketozy, bo te magazyny tłuszczu są jako energii w naszym organizmie, no są dużo większe. Jak już wyczerpiemy całą glukozę, zapasy glikogenu, to wtedy właśnie przełączamy się na to spalanie. Więc stan ketozy jest całkiem naturalnym stanem dla naszego organizmu. Dzieci rodzą się w ketozie, sprawdziła moja córka, jak się urodziła, miała we krwi ciała ketonowe na poziomie 0,4, jeśli dobrze pamiętam, milimola. Więc to jest całkiem naturalny stan. Twój organizm, mój organizm, nasz organizm jest naprawdę bardzo mądry, sprytny i wie, z jakich źródeł energii korzystać. Bo zobacz, na przykład preferowanym źródłem energii jest glukoza, jeżeli nie jesteśmy w ketozie. Jeżeli jesteśmy, no to preferowanym są ciała ketonowe. Ale na przykład nasze serce najchętniej nie korzysta z ciał ketonowych, ale korzysta po prostu z kwasów tłuszczowych właśnie. Nasza wątroba, która produkuje ciała ketonowe, w ogóle nie potrafi używać ciał ketonowych jako źródła energii i w ogóle się nimi nie zasila. Podobnie zresztą jak czerwone krwinki, które też nie korzystają z ciał ketonowych jako źródła energii. Nasz mózg korzysta zazwyczaj z glukozy jako preferowanego źródła energii, nie może korzystać z tłuszczów, ponieważ z kwasów tłuszczowych, ponieważ one nie przekraczają tej bariery krew-mózg, ale ciała ketonowe już mają taką zdolność i właśnie ciała ketonowe wytwarzane w wątrobie mogą przekraczać tę barierę i dlatego są bardzo, bardzo fajnym dla wielu osób alternatywnym źródłem energii dla mózgu. Ja na przykład dużo lepiej się czuję, kiedy mój mózg korzysta z ciał ketonowych, mam taką, czuję większą sprawczość, taką jasność umysłu, a wiele osób na przykład przy chorobach neurodegeneracyjnych, wręcz jeżeli ich mózg jest zasilany tymi ciałami ketonowymi, no to można nawet niektóre choroby wprowadzić w remisję. Natomiast, to jest zupełna ciekawostka, ostatnio naukowcy zaczęli badać komórki glejowe i okazuje się, że być może nawet nie trzeba, żeby ciała ketonowe przechodziły tylko i wyłącznie przez tą barierę, bo są produkowane w wątrobie, tylko okazuje się, że prawdopodobnie nasze komórki glejowe w mózgu same potrafią te ciała ketonowe wytwarzać, jeżeli właśnie jest niedobór glukozy. Także jak widzisz, nasz organizm jest bardzo skomplikowany i niesamowity w tym, co robi i on naprawdę wie, co robi. Dlatego, moja droga, mój drogi, jeżeli jesteś na diecie low carb, to naprawdę nie bój się, że Twój organizm zgłupieje, bo mu będziesz dostarczać, nie wiem, 150-200 gramów węglowodanów i tłuszcze i po prostu on będzie korzystał tylko z jednego. On tak czy inaczej korzysta ze wszystkiego, co ma i nawet dlatego jest proces glukoneogenezy, no bo właśnie, niektóre nasze narządy potrzebują tej glukozy, tylko z niej potrafią korzystać jako źródło energii, więc nawet jak Ty sobie tych węglowodanów nie dostarczysz, to podczas glukoneogenezy ta glukoza de novo powstaje, bo organizm jej potrzebuje, więc sobie ją po prostu wytwarza. Czy to znaczy, że nasza dieta nie powinna być dobrze zbilansowana? No oczywiście, że powinna, wtedy funkcjonujemy lepiej, ale jeżeli jesteś na low carb, to spokojnie możesz być na low carb i nie martwić się, że Twój organizm nie będzie wiedział, z czego korzystać. I tutaj ostatni ważny punkt. Kiedy uważam, że lepiej jest jednak przejść ketoadaptację, jeżeli chcemy być na low carb? W takich momentach, kiedy Ty masz bardzo niską elastyczność metaboliczną, masz na przykład insulinooporność czy cukrzycę, duże skoki glikemii, insuliny, wtedy nieraz też w różnych problemach hormonalnych, szczególnie u kobiet, na przykład przy PCOS, te wszystkie
elementy idą ze sobą w parze. I w takich sytuacjach, jeżeli Ty najpierw przejdziesz ketoadaptację i Twój organizm zaadaptuje się do tego wytwarzania i korzystania z ciał ketonowych lepiej, to prawdopodobnie na tym low carbie szybciej odczujesz poprawę, jeżeli chodzi o samopoczucie, zdrowie czy inne rzeczy, na których Ci zależy, i po prostu będziesz czuć się lepiej. Bo jeżeli my tracimy tą elastyczność metaboliczną, no to wtedy rzeczywiście organizm czasem lepiej bądź gorzej, wtedy gorzej, radzi sobie z niektórymi źródłami energii. Więc możesz przejść od razu sobie na, nie wiem, low carb dietę niskowęglowodanową, jeżeli chcesz jeść te węglowodany, jeżeli czujesz, że ketoza to niekoniecznie jest dla Ciebie, bo na przykład jest dla Ciebie z dietą, wydaje Ci się dietą zbyt restrykcyjną, może tak być u niektórych osób, masz inne preferencje smakowe, nie musisz być na keto, możesz być na low carb. Natomiast jeżeli na przykład jesteś na tym low carb i nie odczuwasz dalej, masz zjazdy energetyczne, nie czujesz się dobrze, to czasem warto właśnie wtedy przejść tą ketoadaptację po to, żeby szybciej tą elastyczność metaboliczną odzyskać i szybciej mieć efekty. Mam nadzieję, że ten film rozwiewa wszelkie wątpliwości dotyczące tego, jaka energia, jak jestem na diecie niskowęglowodanowej, czyli tak ani węgle, ani ketoza. Daj znać w komentarzu, czy ten temat był dla Ciebie istotny, czy Ci tutaj pomogłam w jakichś tematach, a jeżeli masz więcej pytań, to zapraszam śmiało do zadawania ich. Dostałam ostatnio parę pytań o to, czy wrócą Keto Q&A. I tak sobie myślę, że może nie raz w tygodniu, bo ciężko mi to będzie też czasowo ogarnąć, ale może na przykład raz na miesiąc, jeżeli będziecie zadawać te pytania różne w komentarzach i poruszać ciekawe tematy, to wrócimy do tej serii i po prostu raz na miesiąc będę zbierać Wasze pytania i odpowiadać na nie w jednym filmie. Jeżeli takim formatem, powrotem do takiego formatu jesteście zainteresowani, to też koniecznie dajcie znać w komentarzu. A tymczasem ja pozdrawiam ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!